Co byście powiedzieli, aby wyjść z centrum handlowego Manufaktura i pójść prosto do pociągu, prosto pod ziemię, na przykład na przystanek kolejowy Polesie, który powstaje właśnie w tym miejscu? Zaczynamy kolejny film z łódzkiej średnicy. Zaczynamy! Łódzka średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć i czem Awizonosz. I zapraszam Was ponownie na kolejny film z łódzkiej średnicy 2050, nietypowo, bo o miesiąc wcześniej. Ale jest co opowiadać, ponieważ w poprzednim filmie trochę powiedziałem niepoprawnie rzeczy, więc w dzisiejszym filmie będę się starać jak najbardziej wszystko naprostować i powiedzieć Wam trochę więcej ciekawostek, bo zasięgnąłem trochę języka z różnych informacji, jak i również z Tunnel Love, do którego link macie w opisie do ich kanału na YouTubie, gdzie faktycznie całkiem dobre filmy i częściej niż ja pokazują, jak to wszystko całkiem ładnie wygląda. Od nich też są wszystkie grafiki i mapki, które tutaj widzicie w trakcie filmu, bo prosiliście mapki z całym projektem i z całą długością tunelu, więc proszę bardzo, macie. Co do samej łodzi fabrycznej mogę powiedzieć, że pierwotnie została oddana do użytku w 1865 roku, a przebudowa trwała jeszcze samej stacji w 2011-2016. Wtedy się to zakończyło. A w tym miejscu będzie komoda demontażowa TAR-4B. Budowa jeszcze się nie rozpoczęła, chwilę poczekamy. I w tym miejscu też będą tory rozjazdowe do wszystkich peronów, bo z wszystkich peronów z łodzi fabrycznej, a są 4, będzie można wjechać bezpośrednio do tego tunelu, który w teorii będzie tylko i wyłącznie później dla pociągów aglomeracyjnych, ale będą tutaj jeździć wszystkie pociągi. I dalekobieżne, i aglomeracyjne, i podmiejskie. W tym miejscu znajduje się przystanek Łódź Śródmieście, czyli miejsce bezpośrednio w centrum Łodzi. Wyjścia będą po każdej stronie skrzyżowania, na poziomie minus 1 będzie hala odpraw, a na poziomie minus 2 będzie tylko i wyłącznie zejście na poziom niżej. Na poziomie minus 3 będą dwa perony jednokrawędziowe, każdy peron będzie mieć po jednej krawędzi, jak widzicie na tym schemacie, czyli będą po prostu dwa perony po bokach linii kolejowej. Co warto podkreślić, na wszystkie perony, na całej łódzkiej średnicy, będziemy mogli zjechać zarówno z windą, schodami ruchomymi, czy też ze zwykłymi schodami. Więc to jest dosyć duży luksus, że będą wszędzie schody ruchome, no i oczywiście windy. Przy windami zapewne też będzie szybszy dojazd bezpośrednio na perony, biorąc pod uwagę, że to jest faktycznie poziom minus 3. Sam tunel jest w teorii na poziomie 17 metrów pod łodzią, ale to informacja z Wikipedii. I jest długości 7,5 km na długości całego tego przedsięwzięcia. Co jeszcze z ciekawych informacji, to jest to, iż pytaliście się, czy tory tramwajowe tutaj wrócą na te ulice, które widzicie. Owszem, wrócą, spokojnie, o to się nie bójcie. Wszystkie tory, które były tutaj wcześniej, rozjazdy i tak dalej, muszą wrócić po przebudowie do pierwotnego stanu, bo tak to wygląda, jeżeli chodzi o tego typu prace budowlane. Co warto również podkreślić, za chwilę zlecimy trochę w dół i wtedy zobaczycie, że nie wszędzie powstaje nowy przystanek kolejowy, a część innych rejonów to zupełnie inna inwestycja, o której nie powiedziałem Wam właśnie w poprzednim filmie, gdzie myślałem, że wszystko to jest tylko i wyłącznie jedna całość. Co jeszcze z ciekawych rzeczy mogę powiedzieć, to jest to, będą dwa wyjścia bezpośrednio po stronie zachodniej, czyli na wprost po przeciwnej stronie od ulicy teraz jak patrzymy, i jedno wyjście po stronie wschodniej, czyli tak jakbyśmy patrzyli teraz w naszym kierunku. Dobrze, nie pomyliłem się tutaj z kierunkami, jeszcze się chwilę musiałem zastanowić. Dalej z ciekawostek mogę Wam powiedzieć co do samej inwestycji, iż są tutaj dwie tarcze TBE. Jedna tarcza to jest tarcza Katarzyna o średnicy 13,4 metra i druga tarcza to Faustyna o średnicy 8,76 metra. Co ciekawe, do tego miejsca tylko i wyłącznie dotrze jedna tarcza. Ta właśnie większa, 13,4 metra średnica ma tej tarczy, więc w tym tunelu będą obydwa dwa tory. Również dlatego, ponieważ jedna tarcza dąży tutaj cały odcinek, będą dwa perony
dwukrawędziowy, znaczy dwa penony jednokrawędziowe po bokach po prostu linii kolejowej, ponieważ miejsca na rozjazdy, żeby pociągi się dozjeżdżały przed stacją i po środku był penon, po prostu tutaj nie ma. I to jest to miejsce, o którym chciałem wam powiedzieć. Po prawej stronie, tutaj, jak patrzycie, to nie jest miejsce, gdzie powstanie przystanek właśnie w tym miejscu, Łódź Śródmieście. To jest miejsce obok, w którym są ruiny tam dalej, bezpośrednio synagogi i też części bezpośrednio przedwojennych. Tutaj to są szczeliny przeciwlotnicze z czasów II wojny światowej. Z tego co zrozumiałem z waszych komentarzy, to jest jedno i drugie. Jedno i drugie w tym samym miejscu było, więc to się łączy wszystko w jedną całość. Tutaj nie będzie przystanku, tutaj miała być budowana jakaś galeria handlowa, później biurowiec. Aktualnie nie wiem, na jakim etapie to jest realizowane i co tu powstanie. Natomiast wiem doskonale, że naprzeciwko tego obiektu i budynku, który w tym miejscu będzie budowany, będzie wyjście bezpośrednio po tej stronie z przejścia podziemnego. Także spokojnie będzie to wszystko zapewnione. Co prawda to wyjście będzie mieć z tego co widzę głównie schody zwykłe, bez schodów ruchomych, ale, a nie, będą schody ruchome. Będzie jeden ciąg schodów ruchomych na górę, na powierzchnię. Tutaj z kolei będzie trochę inaczej, bo będą dwie pary zwykłych schodów plus winda na powierzchnię. A tutaj będzie poziom minus 1, ale raczej to co myślałem, że będzie poziom minus 1, to co będzie pod nami niżej, to będzie hala odpraw znajdująca się bezpośrednio pod tym co teraz widzimy. To co tutaj widzimy to jest stop, który jest wzmacniany w specjalny sposób tymi belkami, aby pod tym wszystkim mogła pojawić się jedna wielka tarcza, która będzie to wszystko drążyć. Dalej idąc, co jeszcze to połączy, wybaczcie, w jedną całość. To jest to, iż na poziomie minus 2 nie będzie żadnych przestrzeni handlowych czy tych dla pasażerów. Tam tylko i wyłącznie będą pomieszczenia techniczne i to będzie poziom, gdzie będą pasażerowie, podobnie jak na stacji metra Nowy Świat, zjeżdżać, po prostu przesiadać się z jednych schodów ruchomych i zwykłych schodów na to, aby iść i zjeżdżać jeszcze niżej. Powiedziałem, że tu będzie jedna tarcza i to ma swoje zalety i minusy. Specjalnie po to, że ponieważ tutaj będzie drążona jedna tylko i wyłącznie bardzo ogromna tarcza, jest wzmacnianie grunt. Te wszystkie tutaj, jak widzicie, części na stropie są po to, aby to wszystko wzmocnić i dzięki czemu będzie to mogło być zrealizowane jako jedna całość. Tarcza ta Katarzyna ma 13 metrów średnicy. Co to oznacza dla budynków w okolicy? No pomyślcie sobie, jeżeli tak duża tarcza będzie się kopać pod samym centrum miasta, gdzie budynki nie są najnowsze, to może nie świadczyć dobrze. To może świadczyć tylko i wyłącznie o tym, że to są kolejne problemy. Był pomysł, aby tutaj były wykorzystane dwie tarcze mniejsze, jednakże kolejarze stwierdzili i powiedzieli to, że nie chcą. Chcą, żeby była jedna tarcza i tak też jest w tym przetargu. Zwróćcie uwagę na te budynki, nad którymi teraz lecimy. Pod nimi będzie właśnie ten tunel drążony i 16 z nich jest zagrożonych zawaleniem, jeśli nie będzie wzmocnione ich podstawa i to aktualnie się dzieje. Dlatego tarcza TBM aktualnie nie przebiła się przez przystanek po lesie. Tam czeka po prostu, aż kolejne budynki nad trasie będą wzmocnione i dopóki to się nie stanie, tarcza będzie tutaj czekać, aż to nie nastąpi. Ale dobrze, może trochę więcej na temat samego przystanku Koziny i trochę jeszcze o tarczy, która się w tym miejscu teraz znajduje. Tarcza TBM, co warto podkreślić, w tym miejscu przechodzi przez całą stację. Również tutaj są dwa perony, jedno krawędziowe w każdym kierunku, więc łącznie po prostu przez środek tarcza się przeciąga i tu właśnie tarcza nie przeciąga się, tylko się przewierca. Tworzy tunel za sobą i od niego się odpycha, czyli tak samo jak każda tarcza TBM, dzięki czemu dalej może wdrążyć się w kolejną ścianę i polecieć bezpośrednio w kierunku przystanku Śródmieście, więc to się będzie tutaj ciągnąć w tymże kierunku. Z samego przystanku tutaj tego kolejowego będzie dosyć podobnie jak na Łodzi Śródmieście, czyli będą trzy wyjścia na powierzchnię. Na poziomie minus 1 będzie hala odpraw, na poziomie minus 2 część techniczna, a na poziomie minus 3 oczywiście pelony. Tarcza TBM, tak jak powiedziałem, jest przy południowej ścianie stacji. Stacja znajduje się na Polesiu i w Bałutach. Na granicy dokładnie się znajduje tych dwóch miejsc i to właśnie chciałem wam podkreślić, bo tutaj bezpośrednio na tej ulicy, którą możecie zobaczyć na filmie, czyli to jest ulica Ogrodowa, na tej ulicy jest granica tych dwóch miejsc. Więc jak pisaliście mi tutaj w komentarzach, że to jest tylko i wyłącznie znajduje się w Bałutach, a nie na Polesiu, to tutaj faktycznie ja sprawdziłem to na mapach OpenStreetMap i tutaj dokładnie widać, gdzie jest granica jakiej dzielnicy, żeby nie było, że coś mówię faktycznie nie tak. Zbliżmy się trochę bliżej samego przystanku i tego, jak to tutaj wygląda. A w jednym miejscu będzie widać nawet tunel, który tarcza TBM robi tutaj za sobą, na poziomie stacji. O ile w większości miejsc, tak jak w tym miejscu, będą właśnie te dwa, tu będzie jedno wyjście,
w kierunku centrum handlowego Manufaktura, które, tak jak popisaliście w komentarzach, faktycznie jest jednym z największych obiektów tego typu, który został przebudowany z fabryki na teraz centrum handlowe. I tutaj patrzcie uważnie, o właśnie zaraz w tym ujęciu, zerknijcie na sam poziom minus 3 i tutaj widzicie tubingi za tarczą TBM, bo tunel już tutaj jest złożony. Tutaj jest ciekawe właśnie, bo tarcza się przewiercała przez całą długość peronów i teraz czeka na kolejny etap. Także trochę tutaj już widać rzeczy oczywiście z poziomu minus 1, minus 2 i minus 3, ale to nie jest dużo. Nie ukrywajmy, że gdyby udało mi się wejść na poziom, na te poziomy podziemne, to mógłbym powiedzieć trochę więcej, jak to tam wygląda, bo tak to czerpię informacje bezpośrednio tylko ze źródeł zewnętrznych. Za chwilę kolejne miejsce, o którym wam powiem, bo jest to dosyć miejsce specyficzne i specjalne. Jest to miejsce nazywające się komorą startową i właśnie do niej teraz dochodzimy, a właściwie dolatujemy. Komora startowa zaczęła być budowana w 2019 roku i w 2019 roku ten projekt i ogólnie ta cała budowa miała dosyć też duże zamieszanie, ponieważ wtedy główne przedsiębiorstwo, które było głównym wykonawcą tunelu, ogłosiło upadłość, a właściwie wniosek o upadłość. Ale jeszcze chwilę później, bo dokładnie miesiąc później, rozpoczęły się prace budowlane tutaj i udało się spiąć to wszystko w jedną całość, aby budowa ruszyła. Z dużym opóźnieniem, ale i tak. Też warto podkreślić, że już w 2002 roku ogłoszono koncepcję metra Łódź, a w 2019 roku podpisano porozumienia pomiędzy PLK-ą a miastem na realizację tejże inwestycji. Tutaj macie aktualny schemat, gdzie są już aktualnie tarcze TBM, tak jak właśnie o którym mówię i z którego ciągnę informacje dla was, abyście wiedzieli. I właśnie to jest przygotowane też we współpracy z Tunnel Love, więc tak faktycznie polecam im, bo bardzo dużo ciekawych informacji, jakiekolwiek mam pytania, mogę się do nich bezpośrednio zgłosić na Facebooku czy też na YouTubie. Co, wracając do meritum, tutaj widzicie takie ciekawe miejsce. W tym miejscu były i będą przekręcane tarcze TBM przy kolejnych, znaczy tu była przekręcana tarcza TBM. To była tarcza bezpośrednio, którą mogę powiedzieć, to Faustyna w tym miejscu. I widzicie jeszcze fragmenty tunelu, który pozostawiła nas za sobą, jak już tutaj ruszyła. Bo w ten sposób poszła dalej w kierunku dalszym. To jest ta mniejsza tarcza, tak jak wam mówiłem wcześniej, czyli 8,76 metra i drąży tunel dla bezpośrednio jednego toru szlakowego. Tutaj dalej widzicie dźwigi i wszystko się schodzi i taki jest rurociąg, który schodzi w dół. To jest taśmociąg, jak się nie mylę, którym jest wyciągany całkowicie urobek z tarczy Katarzyna, która jest główną tarczą na tym odcinku. Bo tarcza wywozi swój urobek właśnie taśmociągiem. Ten taśmociąg się ciągnie pod sufitem na całej długości tunelu, a urobek to jest nic innego jak ziemia, którą wywierca, tworząc tunel. W tym miejscu widzicie dużą ilość tubingów, czyli elementów, z których się składają te tunele tego całego ringu. Tych tubingów jest tutaj co niemiara. Jak widzicie właśnie w tym miejscu jest doprowadzone oczywiście powietrze i wentylacja, bo to musi być w tunelu, jak i również pozostałe elementy, czyli taśmociąg, wchodzi bezpośrednio w tą część. Dalej ten tunel się ciągnie bezpośrednio do przystanku po lesie. Jakby ktoś był was zainteresowany i nie mógł się zorientować w terenie, to od razu tak otwieram. Natomiast na wprost nas mamy przystanek Koziny. Jeden z bardziej dyskusyjnych i długo nierealizowanych odcinków. Dopiero niedawno, naprawdę niedawno, ogłoszono, że faktycznie będzie on zrealizowany. Mam napisane w 2020. Jakoś tak faktycznie rok, dwa lata temu oficjalnie zatwierdzono budowę tego obiektu, bo pierwotnie go nie było. Znaczy, pierwotnie było to do realizacji, jednakże PKP stwierdziło, że nie ma sensu i zaniechało tej budowy, ale po licznych apelach udało się ponownie przywrócić go do budowy i został doprojektowany w fazie projektowania. Sam przystanek Koziny znajduje się oczywiście w Bałutach i jest nietypowy i specjalny i chyba jedyny w swoim rodzaju w Polsce. Jest to przystanek kolejowy, który się znajduje całkowicie pod powierzchnią ziemi, a ma dwa poziomy, na których są cztery łącznie perony. Każdy peron ma jedną krawędź, czyli łącznie są cztery perony czterokrawędziowe, łącznie wszystkie. Długość tych peronów to 155 metrów.
Będą tutaj dwa wyjścia na powierzchnię, na poziom minus 3 będzie się schodzić przez peron minus 2, co ciekawe, ale spokojnie będą tutaj też schody ruchome bezpośrednio na poziom minus 2 i minus 3, więc na spokojnie będzie wszystko zapewnione. Wyjścia będą w relacji północ-południe z poziomu minus 1 na powierzchnię, natomiast na poziomie peronu minus 3 będą pociągi odjeżdżać w kierunku łodzi fabrycznej. Są tutaj dwa perony. Czemu tu są dwa perony, a nie jeden? Skoro będą tutaj jedne tory wlotowe bezpośrednio na każdy poziom. Ponieważ tory tutaj się rozjeżdżają w dwóch kierunkach. I to jest właśnie nietypowe, jeżeli chodzi o ten obiekt. I jeszcze bardziej podkręcę nietypowość tegoż przystanku kolejowego. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że w tym miejscu na poziomie minus 3, czyli pod ziemią to, czego nie widzimy, będą dwa perony w kierunku łodzi fabrycznej, ponieważ te dwa tory będą odjeżdżać z dwóch różnych kierunków. Podobnie będzie na poziomie minus 2, z czego tutaj pociągi będą się rozjeżdżać w kierunku łodzi Żabieniec, jak i również łodzi Kaliskiej, więc będzie ciekawie. Jak widzicie, tutaj są właśnie dwa wyloty. W prawo i w lewo. Przez te dwa otwory pociągi będą wyjeżdżać, a tutaj już niedługo będzie dalej się drążyć tarcza TBM. Bo to, czego wam nie powiedziałem faktycznie, to jest druga tarcza, tarcza Faustyna, znajduje się bezpośrednio czekajcie, sprawdzę, żeby was nie pomylić. Tarcza Faustyna oczekuje na wejście do komory rozgałęzieniowej przed przystankiem Koziny. Czyli jak teraz się obrócimy, zerkniemy w tamtą stronę, to za tą ścianą jest już gdzieś tam tarcza właśnie. Jest to tarcza Faustyna. I ona tutaj będzie przez tą całą rynnę, którą widzicie na całej długości peronu, dalej się przeciągać. Tutaj nie będę mówić wam, że będzie tworzyć ze sobą tunel, ani czy będzie przeciągana, bo nie wiem tego. Natomiast domyślam się, że mimo wszystko będzie przeciągana, bo tutaj nie ma jak się wlecieć w grunt i w ziemię, bo po prostu tej ziemi nie ma. Tutaj, jak widzicie, są niższe poziomy, gdzie jeszcze aktualnie trwają wykopy, bo tam to wszystko będzie realizowane trochę później, jeżeli chodzi o pozostałe dwa tunele, które tutaj będą realizowane. Więc spokojnie na to jeszcze poczekamy. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o ten cały przystanek. Naprawdę ciekawy obiekt. Nie będę ukrywać, że nie, bo tu jest bardzo dużo ciekawych rzeczy, o których wam właściwie nie jestem w stanie wam powiedzieć w tym momencie. Niezliczona ilość schodów zwykłych, po których będą wyjścia ewakuacyjne, bo trzeba o tym pamiętać. No i to, jak będzie się przechodzić z jednego perona na drugi, będzie dosyć też uciążliwe, bo aby przejść z peronu jednego na peron drugi na poziomie minus 3, będzie trzeba wejść na poziom minus 2, minus 1 i dopiero przejść na drugą stronę i później na poziom minus 2 i minus 3. Ale domyślam się, że pasażerowie to przeżyją i będą mi tak zachwyceni, że ten przystanek w tym miejscu powstał, bo na pewno to dosyć mocno zurbanizuje te tereny, biorąc pod uwagę, że będzie tak bliskie sąsiedztwo przystanku kolejowego. Ale dobrze, lecimy na ostatniej relacji, która jest przed nami. Jest to komora Długoszcza, która w tym miejscu się znajduje i już aktualnie ma tutaj swój wywiercony tunel, i komora Unii, która się znajduje teraz po prawej stronie. Komory Unii zupełnie nie możecie tutaj zaobserwować, jeżeli chodzi o część, gdzie będzie wyciągana tarcza TBM, bo tu będzie docierać tarcza TBM i to będzie ostatni odcinek, który zostanie w ogóle wybudowany na całej długości. Natomiast to nie wszystko, co powstaje w ramach tej inwestycji. W ramach tej inwestycji te wszystkie tory muszą się połączyć do aktualnie już istniejącej linii kolejowej. I to się dzieje w tym miejscu i w związku z tym została też tutaj przebudowana kładka. Kładka, którą właśnie teraz widzicie i ma już zamontowane mniej więcej miejsca, gdzie będą tory, więc jak widać, jeden budynek będzie szedł do likwidacji i wyburzenia. Ale co warto podkreślić, to jest to, iż tutaj są windy. Ale na razie jeszcze nieaktualne i na razie jeszcze nieużytkowe, cały czas nie działają. O tym widziałem ostatni artykuł, który mi się pojawił na Facebooku, przyglądałem sobie, więc tak, to wszędzie tak jest, że te dźwigi do wind długo idą i te windy się trochę później pojawiają niż powinny. No wiadomo, nie wszystko może powstać naraz, zwłaszcza w aktualnej sytuacji. Natomiast przejdźmy do tego, co faktycznie jest ważne i jak to wygląda. Komora Długosza ma już tunel, ponieważ stąd startowała bezpośrednio tarcza i wydążyła pierwszy swój tunel. Mówię oczywiście o tarczy Faustyny, czyli tej mniejszej tarczy, bo tutaj powstają tunele na jeden tor. Komora Unii będzie ostatnim tunelem, który będzie drążonym i będzie to już
faktycznie koniec budowy w tym miejscu tunelów. Kładka została przebudowana w ramach tej inwestycji, nie działają tam cały czas windy, a układ torowy też się zmienia w związku oczywiście z budową nowych zjazdów. W tym miejscu będzie Komora Unii. Jak widzicie, aktualnie rozpoczynają się pierwsze prace do wykopów. Pojawiają się powoli ściany szczelinowe, bo mniej więcej to kojarzę, akurat tak wygląda, więc tu raczej się nie pomylę. I właśnie w tym miejscu to się będzie wszystko łączyć w jedną całość, ale tutaj już się przekręcamy w kierunku drugim. To oczywiście, żeby nie było, bo wy możecie zaobserwować tutaj, że no dobrze, Widzenosz, ale to wszystko się łączy w jedną całość, tylko czemu te pociągi, nie wiem, będą zjeżdżać na windach do tych komut, czy jak? Tu spokojnie będą wybudowane w najbliższym czasie wszystkie pochylnie, aby pociągi mogły zjechać na spokojnie na poziom minus 1, z którego będą startować i wjeżdżać dopiero tutaj do tunelu. Bo tutaj będą one faktycznie jechać w tym wykopie na niższy poziom, bo dopiero od takiego poziomu też tarcze TBM mogą rozpocząć budowę swoją. No i to rzeczywiście to jest o wiele tańsze, jeżeli chodzi o użytkowość. Tutaj jak widzicie, właśnie ten tunel, o którym mówiłem, jest już. Jest już tutaj wydrążony i stąd można bezpośrednio dojść do kolejnego przystanku kolejowego, czyli do Łódź Koziny. Lecimy dalej, odlatujemy od tego miejsca, bo tu już mniej więcej Wam pokazałem wszystko, co chciałem, mogłem pokazać w tym filmie. A jest jeszcze przed nami drugi odcinek, bo to nie jest tak, że pociągi skręcają i wyjeżdżają tylko w jednym kierunku. Nie, wtedy nie, przystanek Łódź Koziny nie byłby dwupoziomowym peronem. Tutaj jest trochę tego więcej, bo mamy też odjazd w kierunku północnym, że tak to powiem. I teraz to zobaczycie, jak tu się chwilę przekręcimy. Więc tutaj znowu widzimy przystanek Łódź Koziny, a tutaj już lecimy w drugim kierunku. Co jeszcze warto powiedzieć, tutaj jak patrzycie na te ogródki działkowe, które się znajdują pod nami, możecie zobaczyć, że faktycznie one tak są dosyć specyficznie wycięte. Tutaj łódzka średnica od dawna była projektowana, pierwotnie miały być nawet dwie łódzkie średnice, a wyszło jak jest. Będą dwie, ale druga będzie budowana to trochę później, będzie tylko dla pociągów dalekobieżnych. Komora Żniwna i Skarpowa w tym miejscu się znajdują, obydwie są całkiem ładnie zarysowane i nawet jedna już z całkiem dużym wylotem i pochylnią. Spokojnie, jeszcze nie jest wszystko wykopane, bo byłoby za szybko się skończyła cała zabawa. Tutaj też warto podkreślić, że dalej jak patrzymy sobie, jest coś jeszcze ciekawego, bo powstają wiadukty nad rzeczką Bałutką, która w tym miejscu się właśnie znajduje na wprost, jak teraz patrzycie tutaj wzdłuż tej linii wysokiego napięcia. Tutaj powstają aktualnie już przyczółki i nad tym aktualnie trwają prace przy tymże elemencie wodnym na tej trasie. Ale tutaj będą się łączyć mniej więcej w tym miejscu obydwa dwa nowe tory z tą linią kolejową. Komora Żniwna jest na osi 22, a Komora Skarpowa jest na osi 21, z czego Komora Skarpowa będzie wylotem z podziemi, a Komora Żniwna będzie wlotem do tunelu. TBM będzie przekładana bezpośrednio z innej komory, a tu jest właśnie to, co Wam powiedziałem, czyli te wiadukty, które będą nad tym rzeczką powstawać. Tutaj też obydwa tory będą trochę odchodzić od linii kolejowej, w sensie ten jeden głównie będzie odchodzić, bo on tutaj musi pod zakrętem już bezpośrednio wjechać w tunel, aby dobrze wjechać na poziom przystanku kolejnego, który jest tutaj dalej. Ogólnie te pociągi tutaj wykonują właściwie zakręt 90 stopni, aby wjechać na przystanek Koziny, więc to jest ciekawe i dosyć ostre. Jestem ciekawy, jaka maksymalna prędkość użytkowa tutaj będzie dla pociągów wjeżdżających w tunel. Nie spodziewam się tutaj nic dużego, bo wiadomo, w tunelu pociągi zbytnio szybko nie mogą jeździć, ale i tak jestem ciekawy, jaka będzie prędkość przelatowana długości całego tunelu. Tego na razie się nie dowiedziałem, więc po prostu nie powiem, ale jestem ciekawy. Natomiast tutaj przekręcając się, teraz bezpośrednio patrząc na wylot i ogólnie tunel, który będzie stąd wylotem dla pociągów już niedługo, możemy zaobserwować wykop tej pochylni wylotowej, skąd pociągi będą wyjeżdżać. Tutaj, jak widzicie, są też te belki, które będą zamontowane nad pociągami. Tutaj widziałem komentarz, że o, skoro są takie belki przed lotami, to może będą tu jeździć pociągi parowe, bez przesady. Lokomotywy takie tutaj nie będą mogły wjechać, bo to jest całkowicie nieprzygotowane na tego typu system, bo na przykład nie ma wentylatornik szlakowych. To, co, o czym nie powiedziałem jeszcze, to jest to, iż na całej długości wszystkich tunelów, które tutaj widzicie, nie ma wentylatorni szlakowych. Jedyne wentylatornie, jakie się znajdują, to są wentylatornie na obiektach stacyjnych i wszystkich komorach, które widzicie w trakcie filmu.
A tutaj jest komoda właśnie skarpowa, o której wam powiedziałem i przez tą ścianę będzie niedługo się, no niedługo to trochę dużo powiedziane, ale w teorii niedługo będzie się przebijać tarcza Faustyna. Przynajmniej to będzie najbliższa ściana, którą będzie kończyć na tym odcinku, jak się już przebije przez przystanek Koziny. Tutaj z kolei do tej komody, czyli do komody żniwnej, będzie wkładana, ponieważ będzie tutaj przekładana, nie wiem dokładnie, czy będzie przewożona nad linią kolejową, czy w jakiś inny sposób, ale będzie ona tutaj bezpośrednio przetransportowana górą, aby mogła zostać przełożona do drugiej komory i zawróci, będzie znowu drążyć kolejny tunel w kierunku przystanku Koziny. A to teraz czas na krótką informację od naszego sponsora. Jeśli chciałbyś, aby takich filmów było więcej, jak z filmów z Łodzi, z Warszawy Zachodniej, czy innych materiałów z całej Polski i Warszawy, to koniecznie mnie wspieraj. Dzięki temu mogę realizować więcej takich filmów, bo w takie miejsca nie jeździ się za darmo, a do Łodzi no faktycznie musiałem wydać wszystkie pieniądze z własnej kieszeni, żeby tutaj dojechać, a przyjechałem tylko i wyłącznie, żeby nagrać te filmy. Więc jeśli chcecie zobaczyć takie filmy i wcześniej, i przedpremierowo, i chcecie mnie wspomóc, abym realizował więcej takich filmów, zapraszam do wspierania obok przycisku subskrybuj. Szczegóły właśnie tam. Zapraszam. I tak jak tutaj powiedziałem w tym filmie, dzięki właśnie waszemu wspieraniu, a jest was tutaj coraz więcej, już teraz aktualnie 23 osoby, które mnie wspierają, mogę realizować tego typu filmy, bo ceny PKP, to wszyscy wiedzą, teraz podgorzały. W związku z tym ja też muszę mieć pieniądze, żeby tutaj dojechać, no i mimo wszystko coś zjeść, jak już jestem cały dzień, bo to jest wyprawa na cały dzień. Więc zachęcam do wspierania, wtedy będę mógł realizować więcej takich filmów. Filmy z tego inwestycji będą mniej więcej co 2 miesiące, chociaż to, co dowiedziałem się przed chwilą, bo ja teraz nagrywam dla was ponownie ten film, on już przed chwilą był dla was dostępny, abyście mogli go oglądać, ale to, co się dowiedziałem w międzyczasie, to trochę mniej odechciało się. Może wykonawca, jeśli oglądałby ten film, skontaktowałby się ze mną w celu doinformowania mnie, abym mógł lepiej was poinformować na temat tego, co jest właściwie realizowane. Nie mamy aktualnie nigdzie dostępnego projektu ogólnodostępnego na temat tej inwestycji. Ogólna opinia na temat tego, co tu się dzieje, jest negatywna, a planowane zakończenie tej budowy przez dużą ilość osób jest to 2030 rok, a wręcz nawet to, co mówię na początku tego intra, czyli 2050. Czy wejdę na plac budowy? Tego nie wiem. Zachęcam, jeśli ktoś z wykonawców by mnie oglądał, to zachęcam do kontaktu. Do mnie mail jest w opisie. No i co dużo mogę powiedzieć. To byłoby na tyle z tego materiału. Jeśli taki film ci podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Mam nadzieję, że tą inwestycję zobaczymy szybciej niż w 2030 roku oddaną do użytku. I z ciekawostek mogę wam powiedzieć, że ta tarcza mniejsza, która tutaj drąży swoją część tunelową, czyli Faustyna, cały udobek, czyli ziemia, od niej jest odwożona multikarami. Multikar to pojazdy, które jeżdżą w tunelu przez specjalne kontenery i to jest problem. To jest o tyle problem, że jak ten multikar podjedzie bezpośrednio pod tarczę, to wszystko jest wyładowane, później on musi pojechać, wyładować się w komorze lanowskiej i dopiero wraca do tarczy Faustyna. W tym czasie tarcza Faustyna musi być nieużytkowa, to znaczy nie może wiercić, ponieważ nie jest to do zrealizowania. Z tego co wiem, też są problemy kadrowe na całym placu budowy w związku z tym, jak to wygląda od części technicznej. Dlatego tarcze aktualnie stoją. Pomijając to, że tarcza Katarzyna czeka na moment, kiedy budynki przed nią będą wzmocnione, to tarcza Faustyna aktualnie stoi, bo nie ma chyba kto jej obsługiwać. Takie dostałem informacje z komentarzy i ogólnie mogę wyczytać na różnych forach, m.in. na Skype City. I stąd też wiem trochę więcej. Dziękuję bardzo za informacje, które dostałem chwilę przed po emisji tego filmu, ale musiałem go ponownie nagrać, aby poprawić to, co powiedziałem nie tak, żebyście mieli trochę lepszy film, chociaż i tak nie jestem w stanie zrobić tego jak najlepiej, bo tak jak powiedziałem wcześniej, nie mamy właściwie dobrych, oficjalnych źródeł informacji na ten temat. Jeśli byłbym w stanie i byłoby mi to dane, bardzo chętnie bym was na ten temat informował. Postaram się uzyskać dostęp do większej ilości informacji do następnego filmu, który będzie za 2 miesiące, a na dniach jeszcze będzie film z przelotu, gdzie ja nie będę mówić, więc nie będę mógł was źle poinformować. I to dla mnie trochę dobra nowina, bo powiem wam szczerze, że mówiąc o tej inwestycji jest zbyt dużo niepewnych i zbyt dużo niedobrych rzeczy, które mógłbym powiedzieć w międzyczasie. Ale mniejsza z tym,
Do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Oby ta inwestycja została ukończona i oby ta inwestycja nie zakończyła swojego istnienia jak metro głębinowe w Warszawie. Do zobaczenia. Cześć!